muzyka klasyczna znów gości na ziemi prudnickiej. Za nami pierwszy koncert organizowany w ramach 23. już edycji Śląskiego Festiwalu Ziemi Prudnickiej imienia Ludwika van Beethovena. Po części głogóweckiej wybitni artyści z kręgu klasyki zjawili się w Prudniku, by dzielić się pasją i miłością do muzyki z melomanami. 13 października zgromadzeni w sali reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury mieli okazję obejrzeć kameralny występ kwartetu smyczkowego Krios. Tradycja koncertów rozpoczęła się w 1993 roku w Głogówku przy wsparciu merytorycznym Towarzystwa Śpiewaczego Harfa z Warszawy. Natomiast nawiązane w 2008 roku porozumienie, współpraca pomiędzy Towarzystwem Śpiewaczym Harfa, Jastem Prudnik, Starostwem Powiatowym w Prudniku oraz Prudnickim Ośrodkiem Kultury przyczyniło się do kontynuacji tego podjętego przed laty dzieła, zainicjowanego właśnie na ziemi prudnickiej pod nazwą Śląski Festiwal Muzyki Klasycznej. Panie i Panowie, witam świątecznie, no bo zaczynamy nasze wielkie święto muzyki, jakim jest Festiwal Beethovenowski. Proszę Państwa, ten festiwal to święto muzyki rozpoczynamy. Chciałoby się powiedzieć, że wbrew tradycji, wbrew zwyczajowi, nie muzyką fortepianową Ludwika van Beethovena, a my pamiętamy, że Beethoven był nie tylko kompozytorem, ale był też wirtuozem gry na fortepianie, tylko rozpoczynamy dzisiaj muzyką w wykonaniu kwartetu smyczkowego. Musimy pamiętać, że Beethoven nie tylko był świetnym pianistą, ale też biegle posługiwał się smyczkiem i wiedział, jak komponować muzykę na instrumenty smyczkowe. Dodajmy, że to dopiero początek niezwykłych muzycznych emocji. Przed nami kolejne koncerty, podczas których swoimi umiejętnościami popiszą się wirtuozi m.in. fortepianu, organów, a także soliści. Szczegółowe informacje dotyczące programu 23. Śląskiego Festiwalu Ziemi Prudnickiej imienia Ludwika van Beethovena znaleźć można na stronie Prudnickiego Ośrodka Kultury. Spotkanie z muzyką klasyczną potrwa do 25 października.